witam wszystkich. Co chciałem powiedzieć, nowy projekt na gospodarstwie. Malutka działeczka, bo malutka, 20 kilka arów. Ale co robimy? Co ja robię? Pszenicę zwykłą, tradycyjną pszenicę metodami ekologicznymi. Czyli bez nawozu, bez oprysków, nawet nie zaprawiana nic. Orkisz wychodzi, żyto też da się zrobić. Jestem ciekawy, jak zwykła pszenica sobie radzi na takich, w takiej uprawie. Niestety nowoczesna odmiana Patras, ale zobaczymy, co wyjdzie. Nasionka oczywiście nie zaprawiane, zaraz wam pokażę. I teraz wam powiem, jakie stanowisko. Stanowisko to jest, był najpierw groszek w tym roku. Mówię o tym roku, był najpierw groszek. Później gryka jako poplonik. I na nasiona zostały zebrane z tej gryki. I teraz właśnie jest, było spależowane. I siejemy pszeniczkę. Pszeniczka tak wygląda. Przyznaję się, nawet nie miękowana. Prosto po kombajnie. Pokazuję, nie zaprawiana, żeby nie było, że oszukuje. Tym siejemy. Przelecę potem chwastowniczkę. I tyle. Posiana na pewno jest. Nie wiem, czy znajdę ziarenka. O, są. Jakieś tam ziarenka są. Sieję. Oczywiście bezorkowo, jak to ja. Więc tyle. Taki mały wstępik do tego, że czy się da zrobić ekologicznie. Też jestem ciekawy. Bo wiem, że orkisz wychodzi, ale zwykła pszenica, okaże się. Tak, ja pójdę żniwa. No, dzięki.